I oto jestem. Kończę swój ostatni trening w tym tygodniu. Ćwiczenie na siłowni może być czasami nudnym i nieefektywnym procesem. Znasz to uczucie, kiedy przychodzisz na siłownię i nie wiesz, za co się zabrać? Przez ostatnie kilka lat nauczyłem się, że pójście na siłownię bez odpowiedniego przygotowania, bez planu, bez jasnej wizji to najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić. Niektórzy z Was mogą już wiedzieć, że pracuję jako trener fitness i po setkach przeprowadzonych transformacji w końcu zrozumiałem, że odpowiednio dopasowany plan z myślą o Twoich celach oraz ilości czasu, ile możesz spędzić na siłowni, to klucz do wymarzonej sylwetki i bycia konsekwentnym w swoich treningach. Dlatego postanowiłem podzielić się z Wami moim planem Upper Lower, w którym uwzględniłem najbardziej praktyczne i wydajne ćwiczenia tak, aby był efektywnie i nie pochłaniał dużo czasu, a zarazem przynosił spektakularne efekty. Zdecydowałem podzielić się nim za darmo, ponieważ doceniam Was support, więc zaczynajmy. Padłem na pomysł, że po prostu podzielę się z Wami treningiem, na którym sam miałem okazję ćwiczyć przez ostatnie kilka miesięcy i zbudować naprawdę solidną formę. A najlepsze jest to, że ten trening jest zarówno dla kobiet, jak i facetów. To jest dla Was za ten support, który od Was dostaję, za te wszystkie dobre słowa, za te wszystkie pytania, bo nawet jak mnie pytacie o coś i ja mogę Wam pomóc, to jest dla mnie po prostu zastrzyk energii. Ja dziękuję jeszcze raz, ściągaj link, a ja Was teraz zapraszam do krótkiego voice over, żeby mama opowiedział mniej więcej, jak podejść do tych ćwiczeń. Let's go! Przez tej rutyny stosuję dwie rozgrzewki, w zależności od tego, jaki dzień wypada. Jeśli jest to dół ciała, koncentruję się na mobilizacji i dogrzaniu nóg. Jeśli jest to góra, rozgrzewam okolice klatki, góry pleców i dzięki temu na pewno bardziej efektywnie wchodzę w pierwsze ćwiczenia. Więc 5 minut, 50 szybkich kalorii na dowolnej maszynie cardio, a następnie 10 minut na ćwiczeniach rozciągających i mobilizujących. Pompujemy krew do naszych mięśni, odpalamy nasze ciało, nastawiamy je na to, co na chwilę ma nadejść. Przed rozpoczęciem swojego pierwszego ćwiczenia w treningu, jakim jest zawsze ćwiczenie złożone, najpierw przeprowadzam kilka dynamicznych powtórzeń, delikatnie zwiększając ciężar, dochodząc do pierwszych serii roboczych. Upewniamy się, że nasze ciało zapoznaje się z ciężarem i ruchem. Przygotowujemy je do optymalnej wydajności. Nigdy nie zaczynamy głównych serii od razu w pierwszym ćwiczeniu. Badania pokazują, że synteza białek mięśniowych gwałtownie wzrasta i powraca do wartości mięśniowych w ciągu 24 godzin u doświadczonych sportowców. Dlatego jestem wielkim fanem treningów o wysokiej i ciężkiej intensywności. A dzięki temu treningowi stymulujesz wszystkie mięśnie po dwa razy w każdym tygodniu. W ten sposób maksymalizujesz syntezę białek, więc ważne jest, żeby wiedzieć, iż objętość treningowa każdej grupy mięśniowej jest odrobinę niższa niż w klasycznym chamskim splicie. Więc jeśli będziesz chciał wdrożyć jeszcze więcej objętości w tym treningu, nie zregenerujesz się poprawnie, nie będziesz czerpał pełnych benefitów treningu upper lower. To jest bardzo ważne, ponieważ wielu ludzi próbuje zmieniać treningi, dodaje ćwiczenia, nie czują odpowiedniej pompy i wtedy nie masz odpowiednich korzyści, ponieważ nie regenerujesz się jak potrzebujesz. Zawsze zaczynam dwoma ćwiczeniami złożonymi w przedziale powtórzeń od 6 do 8, w ruchach izolacyjnych nawet do 15 powtórzeń, w zależności od ćwiczeń. Każdy dzień treningowy powinien Ci zająć około godziny. Trening możesz pobrać w opisie, zapisując się tylko na mój newsletter, po czym otrzymasz go na swojego maila. Zawarłem w nim wszystkie informacje, takie jak skalowanie ćwiczeń, powtórzenia, ilość setów oraz inne przydatne wskazówki, które ułatwią Ci cały proces. Miłego treningu, stary. Zaczynajmy. Kapselon w mieście został właśnie odebrany. Lecimy do parku, sobie go zjeść. Słuchajcie, mam nadzieję, że każdy skorzysta z tego treningu. Każda sesja zajmuje mniej więcej od godziny, godzinę 15 z rozgrzewką. Jakbyście mieli jakieś pytania, jakbyście chcieli coś pozmieniać, jakbyście chcieli się coś dopytać, piszcie, na wszystko Wam odpowiem w miarę możliwości. I mam nadzieję, że Wam się przyda, że zrobicie swoje rezultaty. To jest dla Was. Dla mnie najważniejsze jest, żebyś po prostu miał wszystkie odpowiedzi, żeby nie było żadnych zapytań, żebyś jak pójdziesz, żebyś wiedział, co robić, bo tylko w ten sposób będziesz konsekwentny i będziesz po prostu chodził na swoje treningi za każdym razem i nie będziesz omijał i będziesz po prostu budował tą formę i do następnego lata będziesz wyglądał jak Adonis lub nie wiem, jaka jest bogini pięk, Afrodyta chyba. Dajcie znać, czy to jest Afrodyta. Słuchajcie, ja już ćwiczę ponad 12 lat i generalnie nie opuściłem
nie zrobiłem dłuższej przerwy niż miesiąc i w tym momencie to jest po prostu, już mam tak zakorzenione nawyki i silną dyscyplinę, że już chyba no musiałoby się naprawdę coś stać, żebym przerwał w ogóle ćwiczyć, nie? No to mi sprawia przyjemność, to jest moje hobby, to jest coś, co pozwala mi się odstresować, zapomnieć o jakby problemach życia codziennego i wiele, wiele więcej. Ja już po prostu dobry wygląd i tak dalej, to już dawno, dawno sobie to odpuściłem. Teraz mam inne jakby priorytety. Chyba dorastam, tak mi się wydaje. W tym roku byłem na wakacjach w Sopocie. Moi drodzy, tyle osób, tyle facetów, którzy miało po prostu zaniedbaną figurę, każdy jeden miał po prostu brzuch, mamy wpierniczał gofry i po prostu wyglądał... No nie chcę tutaj źle mówić, ale generalnie chodzi mi o to, że najpierw się to zaczyna od ekstra kilogramów, później zaczyna się ból pleców, później zaczyna się brak energii życiowej, depresja i tak dalej, i tak dalej. Może przesadzam, może się wydawać, że przesadzam, ale ja po prostu wiem, że fitness to jest bardzo ważny aspekt w naszym życiu, który pomaga nam dążyć do naszych celów. Tak, człowiek uprawiający sport ma więcej energii, jest bardziej witalny, jest silniejszy, ma po prostu chęci do działania, jest zdrowszy, ma piękną figurę, poznaje ludzi i... Jest po prostu niezliczona ilość argumentów, naprawdę. Chciałbym po prostu, żeby każda osoba, która będzie miała ze mną styczność, po prostu w jakiś sposób będę mógł ją popchnąć do ćwiczeń. I to jest mój cel, to jest moja misja. Tyle. Także tym miłym akcentem, kochani, pozwólcie, że się pożegnam. Jeśli ci się podobał odcinek, jeśli doceniasz to, co robię, zostaw tego lajka. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz na dole. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zrób, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. W końcu nauczyłem się tej zwrotki na pamięć, także jest! Po 30 odcinkach. Także spoko, ja się z wami żegnam. Idę na cocktail hour, casual style. Będzie dobrze, będziemy się bawić, uśmiechać, poznawać ludzi. Także